Jesteście w Nowym Jorku i zastanawiacie się, co robić tu po zmroku? Zacznijmy nasze życie nocne od super drinka z jeszcze lepszym widokiem na Manhattan. Do wyboru macie od nas kilka sprawdzonych miejscówek. Wow, ale ślicznie. A jeśli nie chcecie wydawać kilkadziesiąt dolców za drinka, to możecie za friko wybrać się do Squib Parku i zobaczyć Manhattan z nieziemskiej perspektywy. Warto, polecamy. Bryant Park nocą, zimową porą, doskonała opcja. Niesamowite lodowisko i do tego gorąca czekolada. No bardzo. Pojeździć na łyżwach w centrum Manhattanu to po prostu mega, mega doświadczenie. Być w Nowym Jorku i nie zaliczyć wieczornego seansu sztuki broadwayowskiej? To grzech. Zarezerwujcie wejściówki na Króla Lwa albo Aladdyna. Nie zawiedziecie się, a po wyjściu powiecie: show broadwayowskie fantastyczne. Może będziecie tutaj z maluchem i chcecie wyjść wieczorową porą? Nie może was zabraknąć na karuzeli. Bo karuzela to chyba marzenie każdego dziecka i to w Nowym Jorku. Na sam koniec nasza ostatnia, ale zdecydowanie nie najgorsza opcja, czyli mecz NBA. Być w Nowym Jorku i nie być na meczu Knicksów to jeden z grzechów głównych. Wielkimi fanami kosza nie jesteśmy, ale to, co zobaczyliśmy, robi niesamowite wrażenie. Po prostu wow!